Jak Wam minęły święta w tym oto bardzo ciekawym czasie? Nagrywam dla Was akurat podsumowanie roku 2023. Na początek, co może wspomnę i co w sumie było dla mnie tak jakby najważniejszą zmianą i w sumie trochę dla Was, nie wiem, czy to nie mówię na wyrost, nieważne. Wymiana laptopa na peceta. To chyba w styczniu tego roku, co żem zrobił i udało mi się wymienić skutecznie laptopa, który no już swoje lata miał i tak raczej dawno za sobą. W momencie, kiedy ja go kupowałem, może nie był jeszcze jakiś taki najgorszy, ale jedynie co mi się nie podobało tam w nim, to karta graficzna, która była trochę no już chyba w momencie wyprodukowania tego Huawei MateBooka, on już był przestarzały dosyć, ale na szczęście udało się dzięki znajomości wymienić na taki powiedzmy średniej klasy albo już pomału niski sprzęt komputerowy, który no, ułatwił mi zdecydowanie zadanie na internecie z nagrywaniem filmów i tym podobne. Mogłem się skupić w końcu na porządnej, w miarę, no, jak na moje możliwości, nagrywaniu filmów. To jeszcze tylko będę musiał przeskoczyć jedynie temat programu do montowania, bo chyba Vegas 17 on coś kręci za bardzo z płynnością obrazu w 60 klatkach, także tam widzę, że co jakiś czas jest jakieś chwilowe przeskakiwanie na mniejszą ilość i znowu 60 klatek. No, czytałem na forach na ten temat i albo jest źle ustawiony Vegas, albo już nie ta wersja prawdopodobnie. Albo coś z programem jest nie tak, no nie wiem, no, tego już do końca nie sprawdzałem. Ale mimo wszystko wymiana z laptopa na peceta zrobiła mi dobrą robotę. Zdecydowanie ułatwiła wszystko i praktycznie no to już tylko trzeba rozbudowywać skutecznie. A w przyszłym roku na pewno będzie co rozbudowywać. W tym też roku mocno, w zasadzie od tamtego roku, od końcówki, ale w tym roku jeszcze bardziej pokazałem, że seria Yakuza jest mi dosyć bliska z jakiegoś powodu. Może głównie ze względu na styl rozgrywki, bo sam scenariusz i tam sytuacje pewne w kolejnych częściach to może nie, bo za przestępczością generalnie to nie jestem, ale wiecie, no, są tacy ludzie, co nie lubią strzelania prawdziwego, ale zagrają ci w gry, które oferują no, strzelanie, więc no, siłą rzeczy można powiedzieć, wszyscy sobie zaprzeczamy w pewnym sensie. Nowsze gry na starszą konsolę. I tutaj się akurat przyznam do tego, że mało było trochę odcinków, ze względu dlatego, że robiłem troszeczkę inne rzeczy, zwłaszcza konsologia mnie trochę tak porwała i unboxingi, co do unboxingów też za chwilę wrócę do tego tematu, bo mam pewien pomysł na tak jakby zmianę troszeczkę formuły nagrywania. Nowych tak jakby odcinków wtedy nagrałem chyba 5 i wszystkie praktycznie, może oprócz Sonika jedynki na Master System, bo to nie jest aż tak bardzo znana gra i się wcale nie dziwię, że ona nie zebrała aż tak wyświetleń. Nie, przepraszam, więcej, 6. 6 odcinków mi się udało nagrać w tym roku. Myślę, że w przyszłym będzie znacznie więcej tego, bo no teraz będę miał znacznie łatwiejsze zgrywanie obrazu i dźwięku i bardzo mnie to cieszy. Ale mimo wszystko jednak pomysł na serię, tak jakby omawianie już odchodzącej konsoli, sprawiło, że to wypełniło tak jakby niszę na YouTubie, że wszyscy mówią o nowszych konsolach i tak dalej, z nowszymi grami, co mnie cieszy, bo powinno mieć to miejsce jak najbardziej. Ale postanowiłem, wiecie, odwrócić troszeczkę sytuację i tak jakby skupić się nie na nowych konsolach, co też będę próbował robić za jakiś czas. Będę tak próbował być elastyczny co do tego, ale omawiać nowsze gry pod kątem wydawniczym już z takiego późnego okresu, ale na starszej konsoli, bo to jest temat, który naprawdę, no, czy spodziewałbym się, że on by na tyle porwał pewną część ludzi, żeby oglądać? Myślę, że tak, ale nie na tyle, że faktycznie tutaj w pewnym momencie widziałem po wyświetleniach, że niektóre nazwy gier dosyć znanych przykładów, nie, to są dalej tak jakby żywe i ludzie wciąż tak jakby mają w pamięci pewne gry, nawet po 15 czy 20 latach, więc to jest też bardzo miło, że ludzie i tak starają się pamiętać o tych starszych grach, nie tylko idąc ślepo w nowość i zapominając o tym, co było 2-3 lata temu, czy nawet 5, bo są tacy, co już tylko grają w nowsze, a rozumiem, brak czasu, wiadomo, no to wiecie, człowiek już taki jest, że on lata za nowościami i za bardzo tam nic po sobie nie pozostawia z takich starszych gier, żeby coś tam
sobie tam powiedzieć co nieco, ale w dużej mierze ja się cieszę, że seria się w miarę przyjęła i będzie ona oczywiście cały czas rozbudowywana. Postawienie grubej kreski nad Zegrajmy Wy. Już to był ten moment, kiedy skończyłem GTA Vice City Stories na PS2. Te ostatnie odcinki dosyć, nie wiem, mi się chyba one najbardziej podobały. Może ze względu dlatego, że starałem się jak najdokładniej pokazać tą grę. W sumie cały czas się staram, ale różnie bywa w życiu. Sinusoidalnie. I wtedy po skończeniu Vice City Stories pomyślałem sobie, że chyba przestanę nagrywać z Zagrajmy Wy całkowicie, z pokazywania gier od A do Z, ale została jeszcze Yakuza na PS2 i to będzie najprawdopodobniej ostatnia seria, jaką w ogóle kiedykolwiek nagram, bo nie ma ona tak jakby przełożenia na popularność już w praktyce nagrywania Zagrajmy Wy. Zostali już tylko tacy ludzie, którzy się w tym specjalizują, mają dobry komentarz, dobry sprzęt do tego. Oni zostali już wybrani przez użytkowników. Serge The Player na przykład chyba jedyny taki mi znany człowiek, który nagrywa Zagrajmy Wy i bardzo dobrze, że akurat jest ktoś taki, kto faktycznie się tym zajmuje i czuję się w tym dosyć dobrze. Ja prowadziłem taki kanał bardziej mieszany, typu trochę o grach, trochę taki vlog i tak dalej. Próbowałem taką hybrydę zrobić i też jeszcze wstawiając dawną część YouTube'a, czyli Zagrajmy Wy, czyli taką serię filmów prowadzonych, którą wszyscy kiedyś robili prawie i w miarę można było w tamtym czasie, no 10 lat temu ponad, zdobyć popularność, a wiadomo, że trendy się szybko zmienia i ludzie nie oglądają już takich rzeczy za bardzo. Może tylko ci, co naprawdę lubią albo grę, serię, albo tą osobę, która prowadzi dany materiał, to wtedy tak, to wtedy zostają tacy ludzie, ale nie ma ich wbrew pozorom dużo. To trzeba być albo znanym już, żeby nagrywać takie rzeczy, albo tylko to. Chciałem jeszcze znaleźć coś innego, ale bym już nie wpadł na to. Więc myślę, że Zagrajmy Wy u mnie się skończy wkrótce, niedługo i to już będzie historia. Znajomy z zagranicy, no to już krótko, przyjechał do nas któregoś tam dnia, był u nas 3 dni i bardzo fajnie, żeśmy czas spędzili. Troszkę angielski, tak jakby był przetestowany na mnie, na mojej małżonce i myślę, że to spotkanie dało dużo przemyśleń ku temu, że jesteśmy wszyscy ludźmi i nie warto się dzielić na takich i takich jakichś tam z bardzo, wiecie, śmiesznych pobudek, nie, że tam, nie wiem, bardzo się tam różnimy w wielu rzeczach czy coś. Możemy się w wielu rzeczach nie zgadzać, ale starajmy się tak jak się da prowadzić kulturalną rozmowę, bo to też nieczęsto się da coś takiego zrobić. Ale bardzo miło wspominam wizytę. Myślę, że jeszcze kiedyś uda się taką zorganizować i będziecie może widzieli pewne kulisy. Koszalin Retro Games Show 2023, moim zdaniem jedna z udanych imprez w ogóle ostatnich lat. No, przez wcześniejsze chwile to wiadomo, że nie można było zorganizować takiej imprezy, bo wiadomo, lockdowny i tak dalej, inne przeszkody stanowiły na drodze, że wszyscy byli pozamykani w domach i tak się odzwyczaili od pewnych imprez, ale na szczęście w tym roku udało się to zorganizować akurat w czerwcu, bo wcześniejsze imprezy sprzed 2019, w sumie 2020, to one były organizowane w listopadzie, w połowie. I to nie był jakiś zły okres, ale uważam, że czerwiec to był w miarę taki naprawdę pasujący przed wakacjami akurat, żeby tam wpaść, zobaczyć sprzęty, których może młodzi nie będą pamiętali, ale starsi będą na pewno wracali do tych urządzeń w jakiś taki sposób, chociaż na chwilę, żeby zobaczyć jak wygląda, nie przypomnieć sobie, bo nie wszyscy mają retrograty w domu i tak dalej, nie? Więc no, też można takie wspomnienia sobie ożywić. Myślę, że zrobiłem dobrą relację, aczkolwiek troszeczkę przydługawą, ale to nic, to akurat w niczym nie przeszkadza, wiecie. Czasami dłuższe filmy przydają się na YouTubie, żeby zobaczyć coś więcej niż tylko tam krótkie po 5 minut materiały, które czasami za dużo w zasadzie wam nie objaśnią. Ale to już zależy, to już trzeba na to patrzeć z różnych stron, żeby nie być takim, wiecie, człowiekiem z podejściem, że krótsze filmy tylko się najlepiej oglądają. Nie zawsze, zależy co jest jeszcze pokazywane. Serwer Granie na Spontanie 2.0 utworzony był w lipcu i powiem szczerze, że troszeczkę tak jakby odniósł sukces, ale mimo wszystko jednak cieszę się, że jest taka możliwość utworzenia takiej platformy. Wiadomo, że są tam różni ludzie, mogą przychodzić i robić tam nie wiadomo jaką w ogóle zadymę.
i tak dalej. Jakby zadem w internecie byłoby zbyt mało, żeby jak najbardziej je wprowadzać tutaj oczywiście do takiego miejsca, ale wiecie co, trzeba iść dalej, po prostu iść tak jakby z tymi planami, które ma się do zorganizowania i praktycznie tutaj serwer spełni swoją rolę, spełni swoje zadania, aczkolwiek no też nie do końca pewne rzeczy poszły po myśli, ale akurat tutaj co do pewnych rzeczy da się to jeszcze poprawić, zabezpieczenia i tak dalej, nie, takie wątki tego typu. I teraz tak, pokażę wam na bardzo krótko urządzenie, które, no powiem szczerze, zmieniło moje podejście w ogóle do gier. Unburning RG35XX, nie wiem czemu ten XX jest na końcu, jakby to, nie wiem, nieokreślone symbole byłyby w dwóch ostatnich częściach tego kodu urządzenia. Sprawdzam je sobie co jakiś czas, kolejne zestawy ROMów, tak jakby do przejrzenia sobie sprawdzam i przekonuję się o tym, że fajnie jest mieć takie urządzonko, które pozwala uruchomić gry, które możemy poznać, które znamy z gier i starszych zwłaszcza, i zobaczyć sobie po prostu, czy nam się spodoba, czy nie. I to też jest taki dobry sprzęt, który można sobie wziąć, no wiadomo, wszędzie, tak jak każdy przenośny urządzenie, i można w ten sposób, wiecie, sobie zrobić taką listę fajnych gier, które możemy sobie tam kiedyś kupić, przypomnieć sobie o nich i tak dalej, zrobić sobie taką podróż po tych grach, zobaczyć, co nam się spodoba. I to jest bardzo fajne urządzonko, polecam każdemu. Oczywiście są jeszcze różne, w ogóle inne modele Mio, jakieś tam jeszcze inne konsolki, no wiadomo, chińskie, ale sprawdzają się jak najbardziej i dzięki temu można sobie poznawać te gry na swój sposób, tak jak się da, a wiadomo, każdy sobie wybierze dane urządzenie, czy to na telefonie, tablecie, na komputerze, czy to na innej konsoli można emulować, to już każdy sobie wymarzy dany sprzęt, który będzie spełniał te i inne zachcianki. Podróż do Niemiec, do Berlina i Frankfurtu nad Odrą na moim podróżniczym kanale okazał się być takim moim, przynajmniej może nie powiem, że sukcesem znowu, bo w tym roku nie było samych sukcesów, oczywiście były też i potknięcia, ale może o nich sobie oszczędzę, bo nie ma sensu ich praktycznie omawiać. Tutaj akurat ta podróż nauczyła mnie wielu rzeczy. W zasadzie najważniejszą z nich, że nie ma co antagonizować pewnych narodów, które nam, przynajmniej Polakom, być może innym narodowościom, kojarzą się tak z pewnymi rzeczami historycznie. Zauważyłem jednak też i to, że w Europie są pewne problemy, których no niestety nie przeskoczymy tak szybko, o ile w ogóle je przeskoczymy, ale przynajmniej, wiecie, zrealizowałem swoje marzenie życiowe, które zawsze chciałem zrobić, Berlin między innymi, zobaczyć słynne niektóre miejsca charakteryzujące to miasto. Brama Brandenburga, która akurat co ciekawe w tamtym czasie, kiedy ja przyjechałem, akurat była oblana farbą, ale ludzie już wtedy wyczyszczali bramę z tej paskudnej farby niepotrzebnej. Ale na szczęście już od niedawna jest w pełni odrestaurowana, tylko wiadomo, kosztowała pieniądze. I z takich innych zabytków, no to wiadomo, mur berliński w częściach, Charlie Checkpoint, muzea niektóre poświęcone murowi berlińskiemu, Alexplatz, jedno z takich najbardziej charakterystycznych miejsc do spotkań i wielu miejsc, które można sobie tam zobaczyć. Czerwony Ratusz akurat mnie ominął, ale akurat widziałem tam mniej więcej z daleka. Wieża telewizyjna, Sprewa, kilka innych miejsc, sklep z grami, które akurat widzieliście na tymże kanale, 5-minutowy film, bardzo sympatyczny facet, polecam odwiedzić, jeżeli będziecie mieli oczywiście możliwość zwiedzenia tamtych rejonów, Prinzenstrasse i tamta druga ulica, tam zresztą mogę was odnieść do tego filmiku. No i kilka innych takich miejsc, które Stadion Olimpijski, o, bardzo mi się też podoba, tylko z zewnątrz, wiadomo, tam trzeba było wykupić bilety, żeby wejść tam do środka, zobaczyć bliżej, ale wystarczyło tam podjechać i nie było żadnego problemu. Komunikacja miejska jak najbardziej na plus, chociaż tam zdarzają się pewne sytuacje, które, no wiadomo, w dużych miastach muszą mieć swoje odzwierciedlenie. I w zasadzie cała podróż, Frankfurt nad Odrą, kawałek Słubic, fajne miejsce, miłe wspomnienia mam i będę sobie jak najbardziej cenił te chwile z małżonką i z moim znajomym, które akurat zorganizowaliśmy w bardzo dobrym stylu. I na koniec tego materiału plany na 2024. No to akurat bardzo proste rzeczy. Wiadomo, że każdy kolejny rok to jest kontynuacja poprzedniego.
Nie jestem pewny, na ile one się zrealizują. Między innymi dwie nowe konsole mogą dojść w tym wypadku. PlayStation 5 jeszcze nie wiem w jakim modelu i nie wiem w jakiej cenie, bo to wszystko też zależy, jaka będzie okazja. Albo Xbox Series X, to na pewno będzie sprzęt, który też będę chciał sobie zakupić, jak najbardziej, chciałem powiedzieć, przywłaszczyć za pomocą pieniędzy. I przeróżne gry, które tam akurat znajdziemy, już pomału będzie można sobie co nieco dobierać do tego całego zestawu. Nowy telewizor oczywiście to już na pewnych okolicznościach innych będzie możliwość kupienia jakiegoś tam w dobrej cenie, z dobrą rozdzielczością, z dobrymi trybami między innymi, żeby to była taka no, w miarę flagowa marka. Planowałem jeszcze lata temu kupić 3DO do takiej kolekcji konsol, która no, u mnie nie jest wcale taka mała, ale nie jest wcale jakaś jeszcze bardzo wielka. No, jak na pasjonata to całkiem taka przeciętna bym powiedział, przynajmniej ja tak mówię skromnie. No, z innych konsol to nie wiem, co bym jeszcze mógł wybrać. 32X nie wiem, czy jest sens brać, bo cena jedno, ilość gier drugie. Jeszcze tego nie wiem do końca, jak zaplanuję sobie ten zakup, może wcale. Nie wiem. Nie jest to jakimś moim szczególnym, nie wiem, mokrym marzeniem, żeby to sobie sprawdzić, ale jeszcze przynajmniej po głowie mi chodziła jedna konsola Atari Jaguar. Z Jaguarem też są jaja i potrafi kosztować swoje, ale tego też nie jestem jeszcze pewny. Pierwszy Game Boy to na pewno będzie cel, który myślę, że jak zepnę się z pewnymi rzeczami, to myślę, że sobie zakupię i będziecie świadkami tego, co oliwkowo-ogórkowy wyświetlacz Game Boya potrafi. To jest w ogóle naprawdę niesamowita bryła z 89 roku. Bardzo fajny sprzęcior. I jeszcze z takich sprzętów, przynajmniej tak jak jeszcze sobie przywołam, to nie wiem, co jeszcze by się znalazło. Chyba już nic więcej. U mnie praktycznie kolekcja konsol się zamknęła i tak jakiś czas temu, ale 3DO, Jaguar i może ten Game Boy pierwszy to jeszcze dobije i praktycznie będzie wszystko. Nie wiem na temat wielu rzeczy odnośnie Switcha drugiego albo kolejnej konsoli Nintendo, która będzie w przyszłym roku raczej już zaprezentowana, omówiona i już wprowadzona na rynek. Nie wiem, jak to będzie dokładnie wyglądało. Nikt w zasadzie nie wie. Myślę, że to będzie kontynuacja pomysłu ze Switcha i być może będzie to połączenie jednego z drugim, właśnie przenośne urządzenie i stacjonarne. Z mocniejszymi bebechami jeszcze się przekonamy zawczasu, ale znając życie, będzie to drogi sprzęt i póki co będzie on nie do przeskoczenia, przynajmniej dla mnie, zwłaszcza z takimi różnymi planami, które mam. No i pokrótce jeszcze, co tam będzie, to wiecie, jakoś już szczególnie nie planuję takich rzeczy, bo nie wiem, co się wydarzy. Nie jestem pewny tego, mam nadzieję, że coś tam na pewno wpadnie miłego i ciekawego. I teraz tak, małe ogłoszenie na temat tego, co się będzie działo na kanale za jakiś czas. Pomyślałem sobie tak, z unboxingami zrobię małą zmianę. Ona będzie widoczna na tyle, że nie będzie na tyle powtarzalna. Jedynie co jakiś czas będzie, ale tak. Z rozpakowań, z gier postanowiłem stworzyć taką barierę czasową dla siebie, że co miesiąc będę wrzucał pod koniec takie podsumowania z danych zakupów, co się udało akurat zakupić, co się udało wziąć, w jakiej cenie, jaka była okazja i tak dalej. Pewnie znając życie, z biegiem czasu nie będę już aż tak kupował gier, dlatego że wiadomo, widzicie z tyłu, co się dzieje. I postanowiłem, że co miesiąc będę wrzucał filmy, takie w krótszej formie, w takiej, żeby, wiecie, nie za każdym razem, jak ja coś tam, wiecie, zamawiam, dostaję czy coś, żeby nie było, że tam kolejny filmik, kolejny i tak dalej. Będę męczył was z tymi częstotliwościami, pokazuję pudełko, otwieram, nie otwieram, testuję gry. Nie ma za bardzo sensu, wiecie, tak robić i uznałem, że lepiej spiąć to w całość i z danego miesiąca, ze stycznia, z kwietnia, z innego będzie takie całe zestawienie z danego miesiąca. Zakończenie serii z Yakuzy będzie zapieczętowaniem całej serii Zagrajmy Wy. Postanowiłem ten kanał zostawić w takim duchu właśnie gier, konsol i tym podobne. Tematy osobiste, prywatne, prywata przede wszystkim. Niech będzie się ograniczać tylko do tego, jakie mam przemyślenia co do gier, co do tego hobby. I postaram się już nie omawiać rzeczy związanych z prywatnością, z takimi rzeczami, które
w ogóle nie są związane z głównym tematem kanału i przemyślałem sobie wiele rzeczy. Kiedyś próbowałem zrobić taki, czy udany, czy nieudany, swój kanał zrobić na temat gier, konsol i takich moich rzeczy, które powiedzmy mnie jakoś charakteryzują, które powodują to, że ten kanał jakoś się wyróżnia na pewnym polu, że nie tylko omawiam o grach, ale także opowiadam jeszcze coś więcej. Ale uznałem, wiecie co, że jednak nie ma sensu, bo czasami jest w internecie taka siła, kiedy jedna osoba, która od lat ciebie sprawdza, dowie się o czymś i nagle, nie wiem, coś tam się wydarzy innego czy coś. Wolę z zabezpieczenia po prostu tego nie robić. I takie osobiste rzeczy typu jakieś tam dawne przygody, jakieś tam dawne przemyślenia, z którymi się wami nie dzieliłem, wolę sobie oszczędzić, anulować, skasować i zostawić tylko jedynie to, co jest na kanale na temat gier, konsol i takich przemyśleń związanych z tym hobby. Myślę, że tak będzie lepiej. Nie ma co wysiłkować się na wiele tematów naraz, żeby później ktoś tam coś znalazł na mnie i tak dalej. A wiecie, w internecie trzeba być ostrożnym, także nie ma co zostawić tylko to, co najważniejsze i wtedy nie ma praktycznie tematu. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, trzymajcie się, wszystkiego dobrego wam życzę w przyszłym roku 2024 i w zasadzie w kolejnym. Dużo zdrówka, dużo dobrego i widzimy się w kolejnym filmie, a jakim to się wymyśli, czy zagrajmy wy, czy inne tematy.